Dzień dobry, nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny vlog, odcinek drugi na tropie Józefa Pluty. Moje drogie, moi drodzy, tak jak zapowiadałem wam całkiem niedawno, wybrałem się w końcu do Marianowa, czyli do miejscowości, w której mieszkał Józef Pluta, potocznie zwany wampirem z tegoż Marianowa. Kto obserwuje mojego Instagrama, ten mógł widzieć krótką relację z tego wyjazdu. Takie smaczki są powodem, dla których możecie obserwować moje media społecznościowe. Warto przy okazji dodać, że Puszcza Notecka, w której jest położona wspomniana miejscowość, kryje w sobie różne mroczne historie. Może kojarzycie sprawę, którą nazwę teraz roboczo plotka. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, kiedyś wam ją opowiem, ale już do rzeczy. Na ten swoisty crime tour wybrałem się z koleżanką, która bardzo dobrze zna tamte rejony. Będę nazywał ją detektywem, dlatego że jest bardzo dobra w czynnościach takich jak rozpoznanie posesyjne, czy na przykład rozpytanie, mówiąc językiem policyjnym. Nie podaję jej personaliów, chcę pozostać anonimowa. Muszę jednak podkreślić, że to ona zagadnęła jednego z mieszkańców, w związku z czym pozyskaliśmy bardzo ciekawe i, jak myślę, nowe informacje. Wybraliśmy się tam 22 tego miesiąca, czyli września, we wtorek. I od razu muszę powiedzieć, że Marianowo, wbrew swojej demonicznej legendzie, jest po prostu jest piękne. To malutka wioseczka, zamknięta przestrzeń, nieprzejezdna, położona nad wartą, ulokowana w bardzo malowniczej scenerii. Jeśli przejdziemy Marianowo, wyjdziemy poza jego granice, znajdziemy się w bardzo rozległej okolicy. Po co tam pojechaliśmy? Chciałem zobaczyć miejsce, w którym zaczyna się mordercza historia Józefa Pluty, zawierająca się w latach 1973-1979. Zakładam, że wszyscy ową historię kojarzycie. Ale jeśli nie, to zapraszam tych, którzy jej nie kojarzą, do odsłuchania mojego podcastu, który jakiś czas temu wypuściłem. Siekierezada, tym słowem podobno określano specyfikę czynów tego przestępcy. W Marianowie w 1973 roku Pluta dokonał swojego pierwszego zabójstwa. Ofiarą była Aniela, jego sąsiadka, która nakryła go nieopatrznie, zupełnie przypadkowo i niestety na swoje nieszczęście na igraszkach seksualnych z owcą. Z owcą, nie z kozą, jak słyszymy w jednym z filmików dostępnych na YouTubie. Zagadnięty przez nas mieszkaniec potwierdził to. Motywem zabójstwa była zapewne chęć ukrycia zoofilskich skłonności Pluty. Stanęliśmy w czasie tej wycieczki przed domem Pluty. To dzisiaj zaniedbany budynek, który robi wrażenie opuszczonego. Jest w nim coś mrocznego, ale to może efekt autosugestii. Gdy nacisnąłem klamkę, stawiła opór. Dom był zamknięty. Ale podobno gdzieś tam w głębi podwórka ktoś mieszka, czyżby z rodziny? Że był to rzeczywiście dom Pluty, potwierdził wspomniany mieszkaniec, bardzo sympatyczny, starszy mężczyzna. W czasie rozmowy opowiedział nam trochę o Plucie, którego zapamiętał jako mężczyznę o orlim nosie i o zakolach. Kiedy mówił o zakolach, pokazywał swoją głowę, swoją łysinę na czole. Ten pan wydaje się całkiem wiarygodnym świadkiem, źródłem, mieszka obok, podobno pracował z nim w betoniarni. Co takiego nam powiedział? To jest bardzo ciekawe. Może zacznę od informacji, którą ja podałem w swoim podcaście. Za cytowanym przeze mnie oficerze Pluta miał dwoje dzieci, nie pięcioro, dwóch synów. Dalej, jeśli chodzi o te informacje, które pozyskaliśmy. Małżonka zmarła w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku, wyrzekła się Józefa, nie pochowała go. Mieszkała tam cały czas, cała rodzina zmieniła nazwisko, jeden z synów mieszka w Sierakowie.
Pluta wydawał się normalnym, zwyczajnym człowiekiem, całkiem miłym kompanem, kolegą, sąsiadem, mieszkańcem wsi. Gdy zapytałem naszego rozmówcę, czy Pluta nie robił na nim wrażenia kogoś, kto nie panuje nad swoim libido, pokręcił głową i powiedział, że nie, absolutnie nie. Po czym dodał, że po zabójstwie pani Anieli poszedł Pluta na drugi dzień normalnie do pracy. I tutaj ciekawostka. Według naszego rozmówcy, po zabójstwie Pluta zarżnął króliki i poplamił się ich krwią. Taki podobno miał zamysł na zmylenie żony. To królicza krew, co się tak patrzysz, być może tak powiedział, albo planował jej tak powiedzieć, na zaczepkę związaną z krwią, która była na jego ubraniu. Początkowo podejrzanym miał być mąż zamordowanej. Po wykryciu zabójstwa odbyła się w Marianowie wizja lokalna. Nasz rozmówca pamięta ją, razem z innymi mieszkańcami widział ją. Przeżywaliśmy to okropnie, opowiadał nam. Przypominam, że po paru latach, w 1979 roku, Pluta wymordował dwie rodziny. Stąd Siekierzada. Słowo to, jak wiadomo, pochodzi z książki Edwarda Stachury, stanowi tytuł tejże książki. Po Siekierzadzie, kiedy Pluta ukrywał się w lasach, będąc ściganym przez służby, zapanowała psychoza. Tak to się dzisiaj wspomina w artykułach, filmach, filmikach na YouTubie, w komentarzach pod moim podcastem. Nasz miły mieszkaniec mówił, że wtedy nikt z nich nie chodził po wsi bez broni, bez jakiegoś narzędzia, którym można by odeprzeć atak. Mieliśmy dyżury, opowiadał nam. Baliśmy się. ZOMO patrolowało okolice non-stop. W każdym razie jakby chciał wrócić do domu czy do żony. Przyznacie, że to musiało być niezwykle wstrząsające doznanie dla rodziny. To jakby nagle zostali wrzuceni do jakiegoś horroru, na deski jakiegoś makabrycznego teatru. Tyle lat minęło, wspominał, ale czasami to się nam przypomina. Zauważył również nasz miły rozmówca, że ludzie dużo wiedzą o tej sprawie, choć internetowe opowieści są podkolorowane. Troszeczkę. Takiego słowa użył troszeczkę. Czy to było zdrobnienie, czy trafne określenie, tego nie wiem. Właściwie trudno powiedzieć, co jest prawdą, a co zmyśleniem, bo przecież nikt z nas, nawet tych, którzy piszą artykuły, kręcą różnego rodzaju materiały, nikt z nas nie miał dostępu do akt. I to bardzo mocno utrudnia rzeczowe, wiarygodne zrekonstruowanie wszystkich faktów, czy najważniejszych faktów. Zapytaliśmy go, czy rodzina Pluty miała jakieś nieprzyjemności po wstrząsających czynach, czy mieszkańcy wsi nie mieli zamiaru jakoś pomścić tego, co zrobił Pluta. Nie, odpowiedział rozmówca, uśmiechając się bardzo sympatycznie. To porządni ludzie, nie mieli nic wspólnego z jego czynami i jednocześnie zasugerował, że odpowiedzialność zbiorowa nie wchodziła tam w grę. Zagadnęliśmy go oczywiście, co sądzi o śmierci Pluty. Jak może pamiętacie, są dwie wersje śmierci Pluty. Oficjalna, dziennikarska, milicyjna dowodzi, że Pluta popełnił samobójstwo w czasie obławy. Powiesił się, skacząc z drzewa. Pewnie w przypływie paniki, kiedy zorientował się, że nie jest w stanie już wymknąć się z tej obławy. Druga, nazwa ją ludowa, głosi, że został zastrzelony przez kogoś z uczestników tej szeroko zakrojonej obławy, przez milicjanta, zomowca, może kogoś innego. Zastrzelili go,
padła z jego strony odpowiedź ze strony naszego rozmówcy. Po rozmowie nie tak znowu długiej, którą przerwała nam małżonka znajomego Pluty, podeszliśmy pod dom zamordowanej Anieli. Ktoś tam mieszka, więc odpuściłem sobie zrobienie fotki. Jakoś głupio mi było fotografować dom, w którym ktoś mieszka. Według naszego rozmówcy ścieżka, którą Pluta wlókł ciało zamordowanej pani Anieli do warty, zarosła. Nie byliśmy więc pewni, gdzie ją należy zlokalizować. Choć gdzieś tam w tej okolicy była ścieżka prowadząca do warty. Czy to była ta, trudno teraz powiedzieć, trzeba by z tym mieszkańcem zrobić sobie spacer po Marianowie. Pokręciliśmy się trochę jeszcze w czasie tej wycieczki po wsi. Stwierdziliśmy, że Marianowo musi skrywać w sobie jeszcze jakieś inne tajemnice. Zaciekawił nas na przykład opustoszały dom, wybudowany najdalej kilkanaście lat temu. Co się stało? Dlaczego ktoś go nagle porzucił? Można tylko tutaj snuć jakieś mniej lub bardziej filmowe opowieści. Niezły kąsek dla urbexowej eksploracji, można by na marginesie dodać. Może ktoś z Was coś o nim wie? Jeśli tak, dajcie znać, byłbym bardzo ciekawy dowiedzieć się, co tam się kryje w przeszłości tego domu. Ale to nie wszystko. Sprawa jest perspektywiczna. Na mojej drodze pojawiają się nowi świadkowie. Jeśli uda się z nimi porozmawiać, znaleźć nowe tropy, informacje kolejnych rozmówców, to z całą pewnością stworzę coś większego. Jakieś większe opracowanie na temat wampira z Marianowa. Na koniec tego odcinka fragment intrygującego maila od pana Tomasza, mojego słuchacza. To jest właśnie taki dowód, że tutaj jeszcze można by pozbierać prawdopodobnie całkiem sporo opowieści, przekazów, jakichś informacji, mniej lub bardziej wiarygodnych narracji. Posłuchajcie. Szanowny panie Michale, chciałem podziękować za odcinek podcastu o Józefie Plucie. Zainteresował mnie szczególnie z tego względu, że Pluta pochodził z okolic, z których pochodzi mój dobry kolega. No i przede wszystkim leczył się w Obrzycach, skąd pochodzi moja żona, a jej rodzice pracowali w szpitalu. No i dziś, korzystając ze spotkania z moim teściem, dopytałem się o tę sprawę. Myślałem, że nie będzie jej kojarzył, a tymczasem usłyszałem, no pewnie, Pluta był u nas, pamiętam. Co więcej, dowiedziałem się, że Józef Pluta był u moich teściów w domu, w czasie, gdy moja teściowa była w ciąży. Chodził z moim teściem na ryby i u nich w domu te ryby oprawiał, aż przechodzą ciary. Tak pisze ten mój słuchacz. I w ogóle mój teść wspomina Plutę jako bardzo sympatycznego człowieka. A zbrodni dokonywał w panice, gdy nie widział innego rozwiązania swoich kłopotów, strachu. To niesamowite widzieć, jak losy ludzkie się przeplatają i poczuć niejako na własnej skórze, zwłaszcza taką przyprawiającą o dreszcze historię. Tutaj urywam, brzmi bardzo ciekawie, prawda? Zobaczymy, może rzeczywiście uda się stworzyć coś nowego. Bardzo bym chciał. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już niebawem.